Dzień dobry. W piękną sobotę wielkanocną mamy naprawdę świetną pogodę. Tak jak zapowiadali, jest bardzo ciepło, chociaż takich wichur jak teraz mamy, to nas nie uprzedzili, że będą. U nas zawsze wieje, ale to co się dzieje w ostatnie dni, to jest naprawdę jakiś apogeum tego wszystkiego. No, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. O, oczywiście kicia kocia chce być w kadrze. Naprawdę mamy piękną wiosnę. Wszystko przyszło szybciej niż w zeszłym roku. Tak jak mówiłam, około 2 tygodnie szybciej mam wrażenie, że wszystko jest już w rozkwicie. Nawet już pierwsze tulipany kwitną, co przez ostatnie lata u nas zdarzały się naprawdę bardzo rzadko. I tulipany kwitły dopiero tak naprawdę koniec kwietnia, początek maja. To zeszłoroczny prezent wielkanocny. Piękna wiśnia ozdobna. W tyle właśnie te pierwsze tulipany. Zawsze bawi mnie to, że zgodność odmian roślin cebulowych w Polsce bardzo kuleje i to się dzisiaj w kilku miejscach bardzo sprawdzi. Tutaj były sadzone głównie czerwone tulipany. Tutaj się nam trafiły jakieś takie ciekawe różowe. Oczywiście cieszą oko, nie ma co narzekać. Pierwszy raz sadziłam hiacynty, takie miały być czerwone, bordowe. No wyszedł taki ciemny fiolet, ale też wygląda naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie i przede wszystkim pięknie pachnie. Z tyłu żagwin, gęsiówka i moc stokrotek. Ogólnie rabata prezentuje się bardzo fajnie, świeżo, wiosennie. Nawet magnolia nam w tym roku zakwitła bez większych problemów, więc bez większych jakichś przymrozków. Także naprawdę bardzo, bardzo to cieszy. Pozostałe magnolie jeszcze śpią. Ta jest pierwsza, która nam kwitnie. Ślicznie, wiosennie, świeżo. Powojniki też już mocno ruszyły z kopyta. To jest akurat z grupy Witicella, więc naprawdę bardzo żywotny powojnik. Tu jest bardzo niebiesko. Aż stwierdziłam, że trzeba będzie coś tutaj podosadzać na jesień, żeby troszkę urozmaicić. Fioletowe, takie niebieskie w zasadzie hiacynty. Pięknie pachną. Już się kończą ciemierniki. A tulipanki dopiero wstają. Tutaj z założenia były sadzone same czerwone tulipany w różnych odcieniach czerwonego. I już widzę, że na pewno nie wszystkie będą czerwone. Tutaj w pączkach mamy takie ciekawe kolory. Nie pamiętam też, żebym sadziła takie pełne tulipany. Ale będziemy się cieszyć. Szafirki też już wstają. Pierwszy rok też jest tak, że równolegle mamy szafirki w takim już wzroście i hiacynty. Zwykle było tak, że mieliśmy hiacynty, które przekwitały, a później dopiero zaczynał się szafirkowy szał. A w tym roku obie odmiany są równolegle. Wiem, bo zawsze Grześ mówił, że jego ulubione wiosenne kwiaty to hiacynty, po czym hiacynty przekwitały i mówił to samo o szafirkach. W tym roku ma wszystko w miksie. Takie combo mix. Bardzo fajnie też powstawały piwonie. Mam nadzieję cieszyć się może jakimś chociaż jednym kwiatkiem, chociaż patrząc na wielkość przyrostów, to chyba tutaj jeszcze tej itochy nie zobaczymy w tym roku. Tutaj mam taką koralową odmianę i naprawdę szaleje w tym roku. Podsypałam ją oborniczkiem od kózek na zimę, więc mam nadzieję, że to dało naprawdę fajny efekt.
roku też już tulipany rozkwicie. Sadzone takie czerwone i jeden bamch w bonusie żółty. Nie sadziłam nigdy w ogrodzie żadnych żółtych tulipanów, a mam ich najwięcej. Tu znowu moc szafirków. Tutaj pięknie kwitnie wielosił. Uwielbiam go. Mam go w połączeniu z kuklikami. O, ale chyba w tym roku tak wielosił wystartował, że kukliki go gonią, ale dopiero są w pączuszkach. I nie wiem, czy kompozycja zdąży się w całości wydobyć tutaj na czas. Hiacynty. Cieszyłam się, że w tym roku dopadłam odmianę taką łososiową hiacyntów. To jest to, co posadziłam po tej stronie. A tu są takie. Żaden z nich nie wygląda na łososiowy. Także chyba mnie już nic nie zdziwi. To wychodzą czosnki ozdobne. Żonkierki cieszą. O, tutaj jest kolejna piwonia z grupy Itoch, a to jest balerina. Szczerze mówiąc, wygląda lepiej niż ta, którą sadziłam już 3 sezony temu. Więc no, mam nadzieję, że któraś nas zaszczyci kwiatkiem. Te dwie odmiany żonkili zwykle kwitły też w różnym czasie. Jedne są wcześniejsze, drugie są późniejsze, więc jak mam je posadzone razem, najpierw jedne cieszyły, później drugie. Wszystkie w całym czasie. I moja łączka żonkilowa. Tutaj ta sama zasada. Dwa kolory, dwa czasy kwitnienia, zwykle osobno, a w tym roku razem. O, taka moja namiastka łączki angielskiej żonkilowej. Tak, Lilu, jeszcze ciebie nie było w kadrze. Pokaż się, pies. Piękna jesteś. Wychodzą ostróżki, tam hiacynty jakieś się zdarzyły, żeleźniaki z tyłu. Fajnie, fajny czas, grubsze roboty zrobione, można się cieszyć piękną pogodą. Nowe miejsce z ławeczką. Tak, tu też się będzie działo. Na razie przesadziłam swoją czerwoną trawkę, czyli mojego kowalinika z przedogródka. Przesadziłam tu pod ławkę. Tu dokupiłam już róże z florybundy. Będzie taka pnąca w takim kolorze ciemno, takim purpurowym. Znalazłam taką fajną odmianę Fragrance Velvet. Taka bardzo ciemno-czerwona i to pomalutko będę sobie to obsadzać, żeby miło się tutaj siedziało. I tutaj dosadzone w zeszłym roku psizęby pięknie się przyjęły, będą kwitły, chyba że mi kot je zeżrze, bo jak widzę, sobie się to ulokował super. O, tu dosadziłam sobie te dwie karpy, tu z poprzedniego roku miałam te dwie. I widzę, że będą tu ładnie kwitły. Bardzo się cieszę. I tulipanki w donicach. Pierwszy raz tutaj je zasadziłam. Tak, żeby zobaczyć, jaki to będzie efekt, czy w ogóle będzie to ładnie. I myślę, że to się sprawdziło. Tak, z jednej strony troszkę bujniej, tu na razie dwa. Kwiatuszki. Kwiatki w donicach też pięknie sobie radzą. Tu z bratkami miałam jeden tylko dzień takiego zawahania, dlatego że było bardzo ciepło, a one są w małych doniczkach i troszkę ucierpiały, a już dochodzą do siebie.
z tych pierwiosków Primulek Ballerina. Jestem bardzo zadowolona z nich, naprawdę są śliczne, bardzo ładnie wyglądają, bardzo taki efekt fajny. Na ściance bratki też sobie radzą, chociaż tak jak mówię, w takie dni jak dzisiaj, kiedy już jest dość ciepło i wietrznie, ten wiatr jednak troszkę wysusza, trzeba je po prostu podlewać. Ale wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Tu przy oczku też już się pojawiają pierwsze kwiaty. Tutaj żagwi, ten pstry, taki pstrolistny się pokazuje. Pojedyncze żonkile, stają fajnie wygląda, te brunary też już wstają, tulipanki, które Filu tutaj ostatecznie nie uszkodziła, tak już zaczynają mieć główki. Brunaki nawet już ładne kwiatki, klon palmowy już bardzo ładnie nam przetrwał. Także cieszmy się, cieszmy każdą chwilą, każdym kolorem. Życzę odpoczynku, zdrowia i pięknych chwil na ogrodzie. Pozdrawiam. Running wild.